Najlepsze podsumowanie jest takie, że misja wykonana, obrońcy tytułu grają dalej. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? Ja myślę, że tutaj rywal naprawdę, mimo że z trzeciej ligi postawił nam ciężkie warunki, nie był to łatwy mecz. Bardzo dobrze się do niego przygotowaliśmy, bardzo dobrze też byliśmy nastawieni do tego. Tutaj cały sztab szkoleniowy uczył nas, że ta koncentracja, mobilizacja i podejście do tego meczu ma być odpowiednie. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, że tutaj organizacja gry była na naprawdę dobrym poziomie, że ta koncentracja też stała na wysokim poziomie. Wygraliśmy, bardzo się z tego cieszymy, pakujemy się, wracamy do Krakowa i szykujemy się już do następnego bardzo ważnego meczu w lidze. Zaskoczył Cię dzisiaj świt tym, że grali tak wysoko, nie dawali Wam miejsca na rozegranie piłki, żadnej swobody, bo kibice przed meczem, jak to kibice mają do tego prawo, ale zakładali, że będzie to łatwe spotkanie, się dużo agresji, więc chyba nie był to łatwy mecz dla Was. To znaczy, na pewno nie. Zagrali oni tak, jak ja się spodziewałem. Tutaj analizowałem rywala, zawodników, na których będę grał. Oni mnie nie zaskoczyli takim podejściem, wiedziałem, że tak to będzie wyglądało. A jak wyglądają przygotowania do takiego meczu? Bo wiadomo, że Świt wiedział od kilku miesięcy, że z nami zagrają, więc co tydzień mogli w weekend oglądać w Canal Plus grę Krakowi. Dla Was chyba to zadanie trochę trudniejsze, bo mieliście kilka odpraw, kilka analiz, więc tak na bieżąco jak oni nie mogliście się do tego przygotować. Przygotowywaliśmy się jak do każdego spotkania, tak samo ligowego, jak i pucharowego. To jest sztab szkoleniowy, udostępnia nam materiały, mamy wszystko, czego tak naprawdę chcemy i to jest kwestia tylko chęci, żeby odpowiednio podejść do meczu, analizować rywala. Ja tak naprawdę dzisiaj wiedziałem bardzo sporo o naszym przeciwniku i niczym tak naprawdę ich postawa mnie nie zaskoczyła. Naprawdę szacunek dla rywali, pomimo tego, że występują w trzeciej lidze. Naprawdę bardzo solidny zespół według mnie i wiedziałem, że będzie ciężki mecz. A dla obrońcy taki mecz, jak drużyna rywali cofa się tak jak trochę z bramkarzem, że brakuje tego i gry w defensywie i jedna taka akcja może być zapalnikiem, czy cały mecz czułeś się swobodnie, jeżeli chodzi o to swoją pozycję defensora? To znaczy, no tak, że tak powiem, cały mecz trzeba być pod prądem tak naprawdę, bo tu koncentracja musi stać na naprawdę wysokim poziomie, ponieważ trzeba się odpowiednio zachować w tej jednej sytuacji, która na pewno się w takim meczu nadarzy. Twarda gra na boisku, dużo fauli, natomiast po meczu ładne obrazki, chyba też jest piękne w tej idei Pucharu Polski i tego turnieju tysiąca drużyn, że stanęliście razem do zdjęcia, porozmawialiście normalnie, więc co na boisku, to na boisku, ale po tym jesteście wszyscy zawodnikami. No oczywiście, że tak. Tutaj twarda gra na boisku, ale żadnych chamskich zachowań ze strony ani naszej, ani rywala tutaj nie było, także mecz naprawdę, wiadomo, że tutaj walka na boisku, ale po meczu była bardzo dobra atmosfera.